wymiennik płytowy do wody użytkowej. Tutaj mamy zasilanie zimnej wody. Tutaj mamy wyjście ciepłej wody użytkowej. Mamy tutaj czujnik podłączony. To jest temperatura ta z prawej strony. A drugi układ. U góry mamy podłączoną zasilanie z bufora. To jest bufor 1000 litrów. A więc u góry zasilanie z bufora, a dolne wyjście przez pompkę cyrkulacyjną. W tej chwili chodzi pompka na jedynce, 8 W tylko pobiera. Wraca woda do bufora. Na razie to tylko prototyp, trzeba to wszystko uporządkować. Ale patrzcie, jakie są temperatury, a właśnie leci woda. Wkręcimy wodę na maksa. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Z lewej strony temperatura wody z bufora, z prawej temperatura wody, która wylatuje w kranie. Odkręciliśmy kran na maksa, jak widać delikatnie temperatura spada. Ale zaznaczam, pompka cyrkulacyjna pracuje na pierwszym biegu, na mocy 8 W. Zaobserwujemy, co się stanie dalej. Dwieście trzy stopnie. Woda jest gorąca nawet. Do kąpania może troszkę nawet. Ja używam 38 stopni. Ale kto woli większą temperaturę, ten ma większą. Stanęło na 42,7 stopnia. Zasilanie bufora 42,7 temperatura wody wylotowej. Zwiększymy pompkę na trójkę. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Musimy chwilę odczekać, bo bezwładność czujnika też jest. Jak widać, temperatura rośnie. Kran otwarty na maksa. Pauzujemy, zaraz Wam pokażę dalej, do jakiej temperatury rośnie. I jak widać, taka różnica temperatur. Z lewej strony to temperatura wody w buforze, z prawej strony temperatura, która wylatuje już jako woda użytkowa. Kran otwarty na maksa. Pompka chodzi na trzecim biegu, 45 W. Zrobimy pompkę jeszcze raz na drugim biegu. Pierwszy bieg, drugi. Na drugim biegu na pewno ta temperatura się lekko zmienia.
Jak widać, bufor się wychładza. 46,7. Temperatura bufora u góry. Na dole jeszcze nie ma termometru, ale mamy temperatura CWU na dole 33 stopnie. Jeszcze bufor nie jest rozgrzany cały, tylko u góry. Także tutaj jest wyższa temperatura, tutaj jest dużo niższa. Ale patent udany. Nie trzeba kupować dużego bufora z wężownicą, tylko wystarczy wymiennik założyć z pompką i sprawa załatwiona. Oczywiście cały zestaw jest dodatkowo zasilany przez sterownik EKO-ZBV do zbijania napięcia i na okres przejściowy, zanim będzie pompa ciepła założona, jest uruchomiona autokonsumpcja. Czyli całe nadwyżki, które płyną do sieci, które miałyby wypłynąć do sieci, są zużywane właśnie na podgrzanie wody w tym buforze.